Wiek XX, wiek powieści. Akcja odbywa się na początku XX wieku na terenie monarchii austro-węgierskiej. Ej tam, obudź się. Jestem synem burgrabiego. Wieś ta należy do zamku. Kto tu mieszka lub nocuje, mieszka lub nocuje do pewnego stopnia w zamku. Nikomu jednak nie wolno tego uczynić bez hrabskiego zezwolenia. Pan takiego zezwolenia nie ma. Albo przynajmniej dotychczas go nie okazał. Do jakiej to wsi? Zabłądziłem. Czy tu jest zamek? Franz Kafka. Zamek. Jest, oczywiście. Zamek pana hrabiego West. W takim razie muszę wystarać się o zezwolenie. A od kogo? Od pana hrabiego. Nie ma innego wyjścia. Jak to? Teraz? O północy uzyskać zezwolenie od pana hrabiego? A czy to jest niemożliwe? No, wobec tego po co mnie pan obudził? Zachowuje się pan jak włóczęga. Wymagam respektu dla hrabskiej władzy. Musi pan niezwłocznie opuścić granice hrabskich posiadłości. Dość tych komedii. Posuwa się pan młodzieńcze trochę za daleko. Pozwoli pan sobie oznajmić, że jestem geometrą, którego hrabia kazał tu sprowadzić. Moi pomocnicy z przyrządami mierniczymi przybędą tu jutro wozem. Geometra? Geometra! Dziękuję bardzo. Nie znam jeszcze hrabiego. Podobno płaci dobrze za dobrą pracę, prawda? Jeżeli odjeżdża się tak daleko od żony i dziecka, to chce się przynajmniej coś do domu przywieźć. Do tego nie potrzebuje się pana niepokoić. Nikt nie narzeka tu na krzywdzącą zapłatę. Bo ja nie należę do nieśmiałych i potrafię nawet hrabiemu powiedzieć, co myślę, ale oczywiście dogadać się z tymi panami bez kłótni jest o wiele lepiej. Niedługo przybędą moi pomocnicy. Czy będziesz mógł ich tu pomieścić w oberży? A czy nie będą razem z tobą mieszkać na zamku? No, to nie jest jeszcze pewne. Najpierw muszę dowiedzieć się, jaka tu mnie czeka robota. Jeśli na przykład będę musiał pracować tu, na dole, to będzie rozsądniej na dole zamieszkać. Obawiam się również, że życie na zamku nie będzie mi odpowiadało. Chcę być zawsze niezależny. Nie znasz zamku. No, na razie wiem o zamku tylko to, że umieją tam wyszukać odpowiedniego geometrę. Być może posiadają jeszcze inne zalety. A kto to jest na tym portrecie, hrabia? Nie, to burgrabia. Aha, pięknego zaiste burgrabiego mają na zamku. Szkoda, że ma takiego nieudanego syna jak ten wczoraj, co mnie obudził. Szwarcer! Wczoraj plagował. Jego ojciec jest tylko zastępcą burgrabiego i to jednym z najmniej ważnych. A to łobuz! Ale jego ojciec też jest bardzo potężny. Tam uważasz każdego za potężnego, może nawet mnie, co? Ciebie nie uważam za potężnego. Dzień dobry, panie nauczycielu. Przygląda pan się zamkowi? Jestem tu obcy, dopiero od wczorajszego wieczora przybywam tutaj. A
Zamek się panu podoba? Nikomu obcemu się nie podoba. Pan z pewnością zna hrabiego. Ja? Pan chyba zwariował. Jakże mógłbym go znać? Attention, les enfants. Jestem hrabskim geometrą. Niech pan siada. No. Ale nie może pan tu długo zostać. Proszę wybaczyć mi tę nieuprzejmość. Chciałem tylko trochę odpocząć, jeśli... Dziwi pana zapewne nasz brak gościnności. Ale gościnność nie leży w naszych zwyczajach. Goście są nam niepotrzebni. Tak, ale czasami jednak kogoś potrzebujecie. Mnie na przykład jako geometry. Nic o tym nie wiem. A jeśli pana wezwali, to prawdopodobnie pana potrzebują. Ale to chyba jest wyjątek. Dokąd to chce pan jechać? Do zamku. Jeśli tak, to nie pojadę. Należy przecież do zamku. Może i tak. Co ja tam wiem? Zawieźcie mnie w takim razie do oberży. Niech pan siada. Ja pójdę piechotą. A wy coście za jedni? Pana pomocnicy. To są pomocnicy. Co? Wy jesteście moimi dawnymi pomocnikami, którym kazałem przyjechać za mną i na których czekam? Tak. To my. A gdzie macie przyrządy miernicze? Nie mamy żadnych przyrządów. Przyrządy, które wam powierzyłem. Nie mamy żadnych przyrządów. Co z was za ludzie? Czy znacie się na miernictwie? Nie. Jeżeli jednak jesteście moimi dawnymi pomocnikami, musicie się na tym znać. Patrzę na was moimi oczyma i nie mogę was odróżnić, dlatego będę was traktował jako jednego człowieka i obu nazywał Arturem, gdyż jeden z was tak się chyba nazywa. Jeśli poślę dokądś Artura, to pójdziecie obaj. Jeśli dam jakąś robotę Arturowi, to wykonacie ją obaj. Ma to dla mnie tę złą stronę, że nie będę mógł was użyć do wykonywania oddzielnych robót, ale za to tę dobrą, że wspólnie i niepodzielnie będziecie ponosili odpowiedzialność za wszystko, co wam polecę. Jest mi wszystko jedno, jak rozdzielicie robotę między siebie. Tylko nie wolno wam spychać roboty jeden na drugiego, gdyż dla mnie jesteście jednym człowiekiem. Tu Oswald. Kto mówi? Mówi pomocnik pana geometry. Jaki pomocnik? Jaki pan? Jaki geometra? A, już wiem. Ten wieczny geometra. Tak. No? I co dalej? Co za pomocnik? Józef? Pomocnicy przecież nazywają się Artur i Jeremiasz. To są nowi pomocnicy. Nie, to dawni. To nowi, ja zaś jestem dawny, który dzisiaj przyjechał w ślad za panem geometrą. Nie. Kim więc jestem? Ty jesteś dawnym pomocnikiem. Czego chcesz? Kiedy mój pan będzie mógł udać się na zamek? Nigdy. Thank you.
Wielce szanowny panie, został pan, jak panu wiadomo, przyjęty do hrabskiej służby. Bezpośrednim pana przełożonym jest wójt gminy wiejskiej, który udzieli panu wszelkich bliższych informacji o pańskiej pracy i warunkach wynagrodzenia i któremu winien pan składać sprawozdania. Mimo to nie tracę pana z oczu. Barnabas, doręczyciel tego listu, będzie od czasu do czasu przychodził do pana, aby dowiedzieć się, jakie są pańskie życzenia i przekazywać mi je. Może pan zawsze na mnie liczyć. O ile to będzie możliwe, pójdę panu na rękę. Zależy mi na tym, aby moi pracownicy byli zadowoleni. Podpisano naczelnik kancelarii. Gdzie pan ma zamiar nocować? Chętnie bym przenocował tutaj. To jest niestety niemożliwe. Zdaje się, że pan jeszcze o tym nie wie. Gospoda jest przeznaczona wyłącznie dla panów z zamku. Taki może jest regulamin. Niezależnie od surowości regulaminu, o którym pan mówi, jako obcy jest to również dlatego niewykonalne, że ci panowie z zamku są bardzo drażliwi. Jestem przekonany, że nie są w stanie, a przynajmniej nie są przygotowani na zniesienie widoku obcego człowieka. Gdybym więc panu pozwolił tu przenocować i pan przypadkowo... A przypadki zawsze służą możnym. Został wykryty, to nie tylko ja byłbym zgubiony, ale i pan. No, brzmi to zabawnie, ale jest to... niestety. Prawda. Przepraszam, czy pani zna pana Klamma? O tak. Ja przecież jestem jego kochanką. A, czy pani była już na zamku? Nie, ale czy to nie wystarcza, że jestem tu, przy wyszynku? Ma pani oczywiście swoje sekrety. Co zaś pana dotyczy, to wiem wszystko. Jest pan geometrą. To coś nadzwyczajnego i wymagającego niezwykłej siły. Awansować ze zwykłej, folwarcznej dziewczyny na bufetową. Ale czy przez to człowiek taki osiąga już swój ostateczny cel? Z oczu pani panno Frido przemawia do mnie nie tyle przebyta już, ile oczekująca panią walka. Ale przeciwności świata są znaczne i im cel jest wyższy, tym stają się one większe. Dlatego nie jest wcale wstydem zapewnić sobie pomoc, nawet ze strony małego, pozbawionego wpływów, ale również walczącego człowieka. Nie wiem, o co panu chodzi. A może chce mnie pan odciągnąć od Klamma? No. O, wielkie nieba. Przejrzała mnie pani na wylot. To właśnie było moim najtajniejszym zamiarem. Winna pani opuścić Klamma i zostać moją kochanką. Kiedy mogłabym się z panem rozmówić? Czy mogę tu jednak przenocować? Chyba już do niego nie pójdę. Nigdy już do niego nie pójdę. Ej, czy to, co chciała mi pani powiedzieć, może być odłożone aż do chwili, kiedy wrócę od wójta? Mam tam do przeprowadzenia bardzo ważną rozmowę. Nasza rozmowa jest ważniejsza, a niech pan nie wierzy. Tam chodzi prawdopodobnie tylko o jakąś pracę. A tu chodzi o człowieka, o Fridę, moją ulubioną pomocnicę. Tak, no to oczywiście. Tylko nie wiem, dlaczego tej sprawy nie pozostawia się nam obojgu. Z miłości i troskliwości. Mogę więc pani powiedzieć, że uważam,
za najlepsze wyjście poślubić Fridę i to w jak najkrótszym czasie. Nie będę mógł powetować Fridzie tego, co przeze mnie straciła. Posady w gospodzie dla oficjalistów i przywiązania Klamma. O, widzę, że jest pan człowiekiem honoru. Tylko, że przed weselem muszę koniecznie coś załatwić. Muszę rozmówić się z Klammem. No to niemożliwe. Co za pomysł. Klam nigdy nie będzie chciał z tobą mówić. Jak możesz to sobie w ogóle wyobrazić? A z tobą by rozmawiał? Ani z tobą, ani ze mną. Widzi pani, czego on żąda. Jest pan dziwnym człowiekiem, panie geometro. Żąda pan czegoś niemożliwego. Dlaczego jest to niemożliwe? No, bardzo chętnie to panu wytłumaczę. Wprawdzie nie należę do zamku i jestem tylko kobietą. Żoną oberżysty w oberży najniższej kategorii. Ale w życiu moim miałam zawsze oczy otwarte. Spotykałam wielu ludzi i sama dźwigałam cały ciężar gospodarstwa, gdyż mój mąż to wprawdzie dobry chłopak, ale oberżystą dobrym nie jest i nigdy nie zrozumie, co znaczy odpowiedzialność. Niech pan posłucha, panie geometro. Może Klam będzie wołał jeszcze na Fridę po imieniu, to nie jest możliwe, ale już jej do niego na pewno nie wpuszczą. Dziewczyna, która się panu oddała. No i tylko jednej rzeczy. Nie może zrozumieć moja biedna głowa, że dziewczyna, o której mówiono, iż była kochanką Klama, uważam to za bardzo przesadne określenie, mogła pozwolić, by pan ją dotknął? Ma pani rację, twierdząc, że wobec Klama jestem niczym, a to, że teraz domagam się z nim rozmowy i że nawet perswazje pani nie mogą mnie powstrzymać, nie znaczy jeszcze, że jestem w stanie znieść widok Klamma i że samo wejście nie zmusi mnie do ucieczki z pokoju. Ale taka obawa nie stanowi jeszcze powodu, by na coś podobnego się nie odważyć. Jeśli jednak uda mi się stawić mu czoło, nie musi wcale ze mną rozmawiać. Wystarczy mi, jeśli zobaczę, jakie wrażenie wywrą na nim moje słowa. Pani lub Frida, na pewno możecie mi ułatwić tę rozmowę z Klammem. Tego się nie da zrobić, ale niech pan powie. Niech pan powie, o czym pan chciał z Klammem rozmawiać. Naturalnie o Fridzie. O Fridzie? Ha! Słyszysz, Frida? On chce o tobie mówić z Klammem. On z Klammem. A więc to tak, dobrze. Chcę z nim rozmawiać o Fridzie. To chyba samo przez się jest zrozumiałe. Na pewno myli się też pani, przypuszczając, że Frida z chwilą mojego ukazania się straciła dla Klamma wszelkie znaczenie. Klam z pewnością już nie chce o mnie słyszeć. Frida... Ale oczywiście nie dlatego, że ty, kochanie, przybyłeś do naszej wsi, bo coś podobnego nie mogłoby Klamma przerazić. Ja myślę, że ta nasza miłość to też jego sprawka. Panie geometro, muszę panu powiedzieć całą nieprzyjemną prawdę. Został pan przyjęty na geometra, ale niestety my nie potrzebujemy geometry. Granice naszych małych gospodarstw są wytyczone i wszystko porządnie naniesione na plan. Przewłaszczeń prawie nie ma, a drobne spory graniczne regulujemy sami. Do czegoż więc mógłby przydać się nam geometra? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Nie po to odbyłem tę niekończącą się podróż, aby teraz być odesłanym do domu. A, to całkiem inna sprawa. W każdym razie mogę panu wyjaśnić, jak doszło do tego nieporozumienia. W tak wielkim urzędzie jak hrabski może się przecież zdarzyć, że jeden wydział wydaje takie polecenie, a drugi inne, nie wiedząc o sobie wzajemnie. No tak, tak. Kontrola nadrzędna jest wprawdzie niesłychanie dokładna, ale z natury rzeczy następuje zbyt późno i zawsze może powstać jakaś drobna gmatwanina. Oczywiście mogą to być zupełne drobiazgi, jak na przykład w danym wypadku. W poważnych sprawach nie zetknąłem się jeszcze nigdy z pomyłką.
pan jest, panie geometro, tym obcym przybyszem, z którym kilka dni temu rozmawiałem na placu przed kościołem? Tak. Przychodzę z polecenia pana wójta. Zachował się pan nieuprzejmie wobec pana wójta, takiego starego, zasłużonego, doświadczonego i ogólnie szanowanego człowieka. Przepraszam, ja nic o tym nie wiem. Abym miał być nieuprzejmy, ale to, że miałem co innego na głowie niż zastanawiać się nad tym, czy moje maniery są w porządku, odpowiada prawdzie. Chodziło bowiem o moją egzystencję, zagrożoną przez waszą haniebną biurokrację, ponieważ sam pan jest czynnym pracownikiem urzędu. Czy wójt skarżył się na mnie? Wobec kogo miałby się skarżyć? Spisałem jedynie krótki protokół podyktowany mi przez niego w sprawie waszej rozmowy i z tego protokołu wiem o dobroci pana wójta i o tym, jak mu pan odpowiada. Protokół? I to spisany w mojej nieobecności już po fakcie przez kogoś, kto nie był wcale przy naszej rozmowie? A to dobre. I w ogóle po co ten protokół? Czy to była rozmowa służbowa? Na wpół służbowa. I dlatego protokół jest również tylko na wpół urzędowy. Został on spisany jedynie dlatego, że wszystko musi być u nas w należytym porządku. W każdym razie ten protokół już istnieje i nie przynosi panu zaszczytu. Być może. I pan przyszedł, by mi to oznajmić? Nie. Nie. Ale nie jestem automatem. I musiałem panu powiedzieć, co myślę. Moja misja natomiast jest nowym dowodem dobroci pana wójta. Podkreślam przy tym, że dobroć ta jest dla mnie niezrozumiała i że wypełniam polecenie jedynie dlatego, iż jestem zmuszony to zrobić przez wzgląd na moje stanowisko oraz dlatego, że chcę w ten sposób okazać szacunek dla pana wójta. Pan ma mi coś zakomunikować od wójta? No tak, tak. Tak. Pan wójt obawia się, żeby pan, gdyby rozstrzygnięcie jego sprawy zbyt długo się przewlekało, nie przedsięwziął czegoś nieprzemyślanego na własną rękę. Ja ze swej strony nie wiem, dlaczego wójt się tego obawia. Moim zdaniem może pan robić, co się panu żywnie podoba. Nie jesteśmy pańskimi aniołami stróżami i nie mamy obowiązku wszędzie za panem biegać, ale cóż, pan wójt inaczej się na to zapatruje. Samego rozstrzygnięcia sprawy, które zależy jedynie od hrabskiego urzędu, nie może on oczywiście przyspieszyć. Chcę jednak w zakresie własnej kompetencji powziąć tymczasową, iście wspaniałą, myślną decyzję. Zależy tylko od pana, by ją pan przyjął. Wójt proponuje panu na razie posadę woźnego w szkole. A może wyemigrujemy stąd? Bo i cóż zatrzymuje nas w tej wsi? Tymczasem jednak, ukochany, przyjmiemy tę propozycję, prawda? Strasznie mi się nie chce tej posady przyjmować. Już samo, choćby nawet i chwilowe upokorzenie przed tym małym nauczycielem sprawia mi okropną przykrość. A teraz ma on stać się jeszcze moim zwierzchnikiem. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyliczyć panu jego obowiązki służbowe, abyśmy pod tym względem nie mieli nigdy żadnych nieporozumień. Ma pan, panie geometro, codziennie posprzątać i napalić w obu klasach. Dokonywać drobniejszych remontów w całym domu oraz przy sprzętach szkolnych i przyrządach gimnastycznych. Usuwać śnieg ze ścieżki ogrodowej, chodzić na posyłki dla mnie i dla pani nauczycielki, a w okresie cieplejszych pór roku wykonywać wszystkie prace w ogrodzie. Za to będzie miał pan prawo zamieszkać w jednej z sal szkolnych według własnego wyboru. Ale będzie pan musiał
Jeśli nauka nie będzie się odbywała równocześnie w obu klasach, a państwo będziecie zajmować akurat tę klasę, w której ma być lekcja, przenieść się bezwarunkowo do drugiej. Gotować w szkole nie będzie panu wolno. W zamian za to pan i jego rodzina otrzymają wyżywienie tu, w oberży, na koszt gminy. O tym, że powinien pan zachowywać się odpowiednio, mając zawsze na uwadze godność szkoły i że nikt, zwłaszcza spośród dzieci, a szczególnie podczas nauki, nigdy nie powinien być świadkiem nieprzyjemnych scen. Z pana domowego pożycia napomykam tylko mimochodem, gdyż jako człowiek wykształcony musi pan o tym wiedzieć. W związku z tym pozwolę sobie jeszcze zauważyć, że zależy nam na tym, by pan swoje stosunki z panną Fridą możliwie jak najszybciej ulegalizował. We wszystkich tych sprawach i jeszcze kilku innych szczegółach spiszemy umowę służbową, którą musi pan niezwłocznie po wprowadzeniu się do budynku szkolnego podpisać. No tak, to są zwykłe zobowiązania służbowe. A co z pensją? Czy pobory mają być płacone? Zastanowimy się dopiero po miesięcznej próbie. Jak to? Mamy wziąć ślub, nie mając prawie wcale pieniędzy, i stworzyć nasze gospodarstwo domowe z niczego? Czy nie moglibyśmy więc, panie nauczycielu, napisać podania do gminy o niewielką, z góry płatną pensję? Nie. Nie. Podanie takie uwzględniono by jedynie wtedy, gdybym ja je poparł. A ja tego nie uczynię. Zaproponowanie tej posady jest jedynie uprzejmością, a uprzejmości, jeśli piastuje się odpowiedzialne stanowisko publiczne, nie należy za daleko posuwać. Barnabasie, czy przychodzisz do mnie? Do ciebie. No. Z listem. Od Klamma. List? Od Klamma. Do pana geometry w oberży pod mostem. Pomiary, jakie pan dotychczas wykonał, zasługują na moje uznanie. Również praca pańskich pomocników godna jest pochwały. U mnie pan ich do pracy nakłaniać. Proszę nie ustawać w pilności. Niech pan doprowadzi poleconą panu pracę aż do pomyślnego zakończenia. Przerwa w pracy bardzo by mnie martwiła. Poza tym niech pan będzie spokojny. Sprawa pańskiego wynagrodzenia będzie w najbliższym czasie załatwiona. Nie spuszczam pana z oka. To chyba nieporozumienie. Nie wykonuję przecież żadnych pomiarów. Pracy, w której w ogóle nie wykonuję, nie mogę rzecz jasna przerwać. Nawet niezadowolenia nie mogę spowodować. Więc jakże mógłbym mu zasłużyć na uznanie? Spokojny też nie mogę być nigdy. Już ja to załatwię. Widzę, że nie byłeś następnego dnia w zamku. Nie. Mój ojciec jest już stary. I było akurat wiele roboty, tak że musiałem mu pomóc. Ale teraz w najbliższym czasie pójdę do zamku. Czy sprawy Klamma nie są ważniejsze od wszystkich innych? Piastujesz wysoki urząd posłańca i sprawujesz się tak haniebnie. Klam oczekuje wiadomości, a ty zamiast pędzić na łeb na szyję, wolisz wynosić gnój ze stajni. Klam nie czeka na żadne wiadomości. A nawet gniewa się, kiedy do niego przychodzę. Przeważnie wstaje z miejsca, kiedy zobaczy z daleka, że się zbliżam. Wychodzi do drugiego pokoju, wcale mnie nie przyjmuje. Nie jest też bynajmniej ustalone, żebym miał z każdym zleceniem do niego chodzić. Czy postarasz się przekazać zlecenie samemu Klammowi? Wydostać odpowiedź od niego samego i to od razu? Postarasz się? Zrobię wszystko jak najlepiej. Zresztą ja zawsze tak postępuję. Nie będziemy teraz o tym dyskutowali. Oto zlecenie. Geometra K prosi pana naczelnika o rozmówienie się z nim osobiście. Z góry zgadza się na wszelkie warunki, jakie mogłyby wyniknąć z takiego pozwolenia. Do tej prośby jest zmuszony, gdyż dotychczas wszyscy pośrednicy całkowicie zawiedli.
jako dowód geometra nadmienia, że dotychczas nie dokonał najmniejszego pomiaru i według tego, co mu powiedział wójt, nigdy go nie wykona. Geometra wie, że zbyt wiele żąda, ale dołoży wszelkich starań, aby dla pana naczelnika było to jak najmniej uciążliwe. Dlatego też zgadza się na każde ograniczenie czasu rozmowy, a nawet, jeśli okaże się to potrzebne, na ustalenie ilości słów, których wolno mu będzie w tej rozmowie użyć. Sądzi, że 10 słów wystarczy. Zapamiętasz wszystko? Oczywiście. Masz nadzwyczajną pamięć. A życzenia, czy nie masz żadnych? Byłbym spokojniejszy co do przyszłych losów mego zlecenia, gdybyś miał jakieś życzenia w zamian. Moje siostry prosiły, abym cię pozdrowił. Twoje siostry? Ach, te wielkie, tęgie dziewczyny. Obie kazały cię pozdrowić, ale szczególnie Amalia. To ona przyniosła mi dzisiaj ten list dla ciebie z zamku. A czy nie mogłaby ona również przekazać mego zlecenia na zamek? A może pójdziecie oboje i każdy z was spróbuje szczęścia na własną rękę? A Amalii nie wolno wchodzić do kancelarii. Gdyby nie to, bardzo chętnie by się tego podjęła. Tego nie mogę tolerować. Otrzymał pan pozwolenie tylko na spanie w tej klasie. Ale ja nie mam obowiązku odbywania lekcji w pańskiej sypialni. A ładna mi rodzina Woźnego, która prawie do południa wyleguje się w łóżka. Proszę dać nam się przynajmniej ubrać. No co? Wyspał się pan? Coście zrobili moi kici? No tak, okaleczyliście mi kicie. Tym rozpoczęliście wasz pobyt tu. No niech pan patrzy. A teraz kicia pana za to podrapię. O tak! A teraz niech pan idzie do swojej roboty. Kto ważył się włamać do szopy z drzewem? Gdzie jest ten łobuz, abym mógł go zbić? Na kwaśne jabłko. To ja zrobiłam, panie nauczycielu. Nie wiedziałam, jak sobie inaczej poradzić. Jeśli wczesnym rankiem miało być napalone w obu klasach, to trzeba było szopę otworzyć. Ale nie odważyłam się pójść do pana po klucz w nocy. Jeśli źle zrobiłam, przepraszam za mój brak doświadczenia. Już mój narzeczony dosyć mi naurągał, kiedy zobaczył, co się stało, bo nawet zakazał mi palić rano w piecach, myśląc, że przez zamknięcie szopy chciał pan zaznaczyć, iż nie życzy sobie, aby było napalone przed jego przyjściem. To, że nie jest napalone, jest jego winą, a to, że włamaliśmy się do szopy, moją. Kto wyłamał drzwi? Pytam się pomocników. Ten pan! Nasi pomocnicy to dzieci. I mimo swych lat powinni siedzieć w tych ławkach szkolnych. Ja sama otworzyłam przed wieczorem drzwi szopy siekierą. Co było zresztą dość łatwe i nie potrzebowałam do tego pomocników, którzy przeszkadzaliby mi tylko. A więc skłamaliście. Lub przynajmniej bezpodstawnie okłamaliście Woźnego. A jeżeli tak, to zaraz wam dam w skórę. Jest moja trzcinka. Pomocnicy powiedzieli prawdę. Co za kłamliwy naród. Pozostaje teraz tylko na placu boju pan Woźny. Pan Woźny z tchórzostwa spokojnie dopuszcza, by innych oskarżało się fałszywie o jego własne łotrostwo. No, gdyby pomocnicy dostali trochę w skórę, nie sprawiłoby mi to zbytniej przykrości. Jeśli przy 10 rzeczywistych przewinieniach zostali oszczędzeni, mogą teraz odpokutować za winy niepopełnione. Niezależnie od tego wolałbym uniknąć bezpośredniego zatargu z panem, panie nauczycielu. Być może i pan by wolał. Ponieważ Frida poświęciła mnie teraz dla pomocników, cała sprawa musi być obecnie do końca wyjaśniona. To po prostu niesłychane. A tak, jestem całkowicie pani zdania. Panno Gizo. Pan, panie Woźny, zostaje naturalnie z powodu tego haniebnego przewinienia służbowo z miejsca zwolniony. Bardzo wybór kary, która później nastąpi, na razie jeszcze
sobie rezerwuję. Bardzo proszę, ja... A teraz proszę... Proszę wynosić się natychmiast ze wszystkimi swoimi gratami z tego domu. Co? Sprawi nam to rzeczywiście ulgę i lekcje będą mogły się nareszcie rozpocząć. A więc... Jazda! Nie ruszę się z tego miejsca! Jest pan moim przełożonym, ale nie tym, który mi dał tę posadę. Dał mi ją pan wójt i tylko od niego mogę przyjąć wymówienie. Przypuszczalnie jednak dano mi tę posadę nie po to, abym tu z moimi ludźmi zamarzł, ale jak sam pan to już powiedział, aby nie dopuścić do nieopatrznych i rozpaczliwych postępków z mojej strony. Dlatego nagłe wyrzucenie mnie stąd byłoby właśnie wbrew woli pana wójta. Póki nie usłyszę z jego własnych ust przeciwnej opinii, nie uwierzę. Będzie to zresztą prawdopodobnie również z wielkim pożytkiem dla pana, jeśli nie usłucham tego lekkomyślnego wymówienia. A więc nie zastosuje się pan. Niech pan dobrze się zastanowi. Decyzje pańskie nie zawsze należą do najlepszych, a teraz powtarzam po raz ostatni. Precz! I co ja mam robić z dziećmi? Pani nauczycielka opuszcza z dziećmi ten pokój, ulegając przemocy, gdyż pan nie chce zastosować się do mego wymówienia. A nikt nie może od niej, młodej dziewczyny, wymagać, by prowadziła lekcje wśród pańskiego plugawego bałaganu domowego. Pozostaje więc pan tutaj sam i może pan bez przeszkód panoszyć się. Jak się panu podoba, ale to długo trwać nie będzie. Za to ręczę. Wynoście mi się. My... Wy jesteście zwolnieni z obowiązków. Nie, nigdy już nie przyjmę was do służby. Chcemy wrócić do ciebie, panie. Wymawiam wam pracę. Frido, ja... Co teraz będzie? Gniewasz się na mnie? Nie. Myślę, że nie potrafisz inaczej. Żyłaś sobie zadowolona w gospodzie dla panów z zamków. Powinienem był tam ciebie zostawić. Tak, powinieneś tam mnie zostawić. Nie jestem godna współżyć z tobą. Uwolniona ode mnie, mógłbyś przypuszczalnie osiągnąć wszystko, do czego dążysz. Z mego powodu podporządkowujesz się temu despotycznemu nauczycielowi. Przyjąłeś tę żałosną posadę i w dalszym ciągu starasz się mozolnie o rozmowę z Klamem. Wszystko to czynisz dla mnie. A jak marnie wywdzięczam ci się za to. Nie. Wszystko to są drobiazgi, które mnie wcale nie bolą. Do Klamma dążę nie tylko z twojego powodu, ale jak wiele dobrego ty dla mnie zrobiłaś. Zanim cię poznałem, błąkałem się tu na Płostkowiu. Nikt mnie nie przyjmował. A ten, komu się narzucałem, żegnał się ze mną pośpiesznie. Jeśli zaś mogłem u kogoś zaznać trochę spokoju, to byli to ludzie, od których z kolei ja uciekałem, jak na przykład od rodziny Barnabasa. Uciekałeś od nich? Naprawdę? O najdroższy. Oczywiście. Nie zniosę dłużej tego życia tutaj. Jeśli chcesz, abym została przy tobie, musimy stąd wyemigrować, dokądkolwiek. Do południowej Francji, czy do Hiszpanii. Nie, wyemigrować nie mogę. Przybyłem tutaj, aby pozostać i pozostanę. Cóż mogło mnie zwabić do tego Pustkowia, jeśli nie chęć pozostania tu na zawsze? Lecz i ty chcesz tu pozostać. Przecież to twoja ojczyzna. Tylko Klamma ci brak i to nasuwa ci rozpaczliwe myśli. Klamma miałoby mi brakować? Klamma jest tu pełno! Klamma jest tu za dużo! Chcę stąd wyjechać, aby przed nim uciec! Nie Klamma mi brak, ale ciebie! Z twojego powodu chcę wyjechać, gdyż nie mogę się tobą nasycić tu, gdzie wszyscy mnie szarpią. Wolałabym, aby zdarli mi tę piękną maskę. Wolałabym, aby ciało moje zmarniało, bylebym mogła tylko żyć spokojnie przy tobie. Tak. No tak, ale... Ale czy Klam utrzymuje jeszcze z tobą jakieś stosunki, czy każe ci przychodzić do siebie? Nic o Klamie nie wiem. Mam teraz na myśli innych, na przykład pomocników.
Czy oni ciebie prześladują? A ty nic nie zauważyłeś? Nie. To natrętni i bezczelni chłopcy, ale żeby się odważyli ciebie zaczepiać, tego nie zauważyłem. Naprawdę? Nie zauważyłeś, jak z naszego pokoju w oberży pod mostem nie można ich było wyrzucić? Jak zazdrośnie obserwowali wszystko, co działo się między nami? Jak jeden z nich położył się w końcu na moim miejscu na sienniku? Zeznawali też przeciwko tobie, by spowodować twoje wygnanie i pozostać tylko ze mną. To wszystko obłuda, której nie dostrzegłeś. A dlaczego wygnałeś ich, jeśli nie właśnie z tych powodów? Dlaczego ich wygnałem? Bezpośrednim powodem byłaś ty. Ja? Tak! Twoje zbyt życzliwe traktowanie pomocników. Przebaczanie im ich błazeństw, śmianie się z nich, głaskanie ich po włosach i ta twoja nieustanna litość. Wreszcie przeważyło szale ostatnie zajście, kiedy nie zawahałaś się mnie poświęcić, by wykupić za tę cenę pomocników od chłosty. Widzisz, to jest właśnie to, co mnie tak martwi. Co mnie od ciebie oddala. Chociaż nie mogę wyobrazić sobie większego szczęścia, jak być przy tobie ciągle, nieustannie, bez końca. Stale o tym myślę, że nigdzie na świecie nie ma spokojnego miejsca dla naszej miłości. Ani tu, we wsi, ani gdzie indziej. Wyobrażam sobie stale głęboką i ciasną mogiłę, w której leżymy spleceni uściskiem jak kleszczami. Ja ukrywam swoją twarz przy twojej, a ty swoją przy mojej. I nikt już nas nigdy nie ujrzy. Ci pomocnicy stale na mnie dybią. Dybią? Może i są wysłańcami klamy. Wysłańcami klamy? Może i są. Ale przede wszystkim są niedorzecznymi chłopakami, którym do wychowania przyda się chłosta. Jak wstrętna jest ta rozbieżność pomiędzy ich twarzami, które mogłyby należeć również do dorosłych, czy może nawet do studentów, a ich dziecinnym, błazeńskim zachowaniem. Czy myślisz, że ja tego nie widzę? Muszę ciągle na nich patrzeć. Kiedy trzeba na nich się gniewać, chce mi się tylko z nich śmiać. Kiedy chciano im dać w skórę, musiałam pogłaskać ich po włosach. A kiedy leżę w nocy przy tobie, nie mogę spać. I patrzę ponad tobą, jak jeden z nich, owinięty w koc, mocno śpi. Drugi zaś klęczy przed otwartymi drzwiczkami pieca i dorzuca drew. I wtedy muszę tak się przechylać, że prawie ciebie budzę. I to nie kot mnie wtedy przestraszył, ale ja sama siebie się boję. Czasami boję się, że się obudzisz i wszystko będzie skończone. Nic o tym wszystkim nie wiedziałem. Mogłem się tylko tego wszystkiego domyślać. Dlatego też wygnałem pomocników. Teraz już ich nie mam. Nie mam. Może wszystko będzie dobrze. Tak. Może... Tak, ich już nie ma. Proszę. Nie wiemy tylko, kim oni są. W myślach nazywam ich dla zabawy wysłannikami klama. Ale może oni naprawdę nimi są. Ich oczy takie naiwne, a jednak iskrzące się. Przypominają mi w jakiś sposób oczy klama. Tak, właśnie spojrzenie klama czasami przeszywa mnie z ich oczu. I dlatego nie jest prawdą, gdy mówię, że wstyd mi za nich. Chciałabym tylko, by tak było. Z szacunkiem i zachwytem patrzę na ich błazeństwa. A jeśli są to wysłańcy klama, to któż nas od nich uwolni? I czy w ogóle byłoby rzeczą pożądaną uwolnić się od nich? Jeśli musiałbyś ich prędko znowu sprowadzić i cieszyć się, jeśli będą chcieli wrócić. Chcesz, abym ich znowu sprowadził? Przenigdy. Jestem daleka od tego. Nie mogłabym już znieść ich widoku, gdyby tu wtargnęli. Ich radości, że mnie znów widzą. Ich podskakiwania, skaczą jak dzieci. Oraz ich wyciągania ramion, jak to czynią dorośli mężczyźni. Kiedy znów jednak pomyślę, że ty, pozostając surowym wobec nich, wzbraniasz przez to sobie dostępu do klama, chciałabym na wszelki wypadek uchronić ciebie przed tymi konsekwencjami. Wtedy chcę, żebyś ich wpuścił. Tak. Umacniasz mnie tylko w moim sądzie o pomocnikach. Nigdy nie wejdą tu za moją zgodą. To, że się ich pozbyłem, świadczy, iż ostatecznie da się ich ujarzmić. A co za tym idzie, że nie mają nic wspólnego z klamem. Dopiero wczoraj wieczorem otrzymałem od niego list, z którego mogłem się przekonać, że,
że co do pomocników jest zupełnie niezorientowany, a co za tym idzie, że są mu całkiem obojętni. Bo gdyby tak nie było, to umiałby na pewno zdobyć o nich dokładne wiadomości. To zaś, że ty w nich widzisz Klama, niczego jeszcze nie dowodzi, gdyż niestety ciągle znajdujesz się pod wpływem oberżystki. I Klama widzisz wszędzie. Ciągle jeszcze jesteś kochanką Klama. A wcale nie moją narzeczoną. Czasami od tego wszystkiego w głowie mi się mądzi i wydaje mi się, że wszystko straciłem, a mam wtedy wrażenie, że przed chwilą dopiero przybyłem do wsi, ale nie pełen nadziei, jakim wtedy naprawdę byłem, lecz świadom tego, że czekają mnie same rozczarowania i że ten kielich goryczy będę musiał wypić aż do samego dna. Ale zdarza się to tylko od czasu do czasu i w gruncie rzeczy jest to tylko dowodem czegoś dobrego, a mianowicie tego, jak wiele ty dla mnie znaczysz. Jeśli teraz żądasz ode mnie, abym dokonał wyboru między tobą a pomocnikami, to pomocnicy już przegrali. Już przegrali. Zresztą cóż to za pomysł, żeby wybierać między tobą a pomocnikami. Teraz już chcę ostatecznie się od nich uwolnić. Zarówno w słowach, jak i w myślach. To zresztą wie, czy słabość, która nas oboje opanowała, nie pochodzi stąd, żeśmy jeszcze nie jedli śniadania. Przepraszam. Przepraszam, że przeszkadzam. Ale powiedzcie mi, kiedy nareszcie tu posprzątacie. Musimy siedzieć w tamtej klasie ciasno stłoczeni, nauka na tym cierpi, wy zaś rozpieracie się tu i rozpychacie w wielkiej sali gimnastycznej. A żeby mieć jeszcze więcej miejsca, wygnaliście nawet pomocników, a teraz przynajmniej wstańcie i ruszcie się. Przynieś mi zaraz drugie śniadanie z oberży pod mostem. Przecież jestem zwolniony. Zwolniony czy niezwolniony, przynieś mi tu natychmiast drugie śniadanie. Zwolniony czy niezwolniony, to właśnie chciałbym wiedzieć. Co tam pleciesz? Przecież nie przyjąłeś wymówienia. Czy to wystarczy, aby wymówienie stało się nieważne? Dla mnie nie. Możesz mi wierzyć. Lecz nie wiem, dlaczego wójtowi wystarcza. A teraz jazda. Bo inaczej naprawdę wylecisz. Już nieraz, i to od samego początku, oberżystka usiłowała wzbudzić we mnie nieufność do ciebie. Jakżeż się przeraziłam, kiedy dziś powiedziałeś, że zanim zawarłeś ze mną znajomość, błąkałeś się tu po manowcach. Zdobywając mnie, myślałeś, że zdobyłeś kochankę Klamma. I co za tym idzie, posiadasz zastaw, który może być wykupiony tylko za najwyższą cenę. Rokować z Klammem o tej cenie jest jedynym twoim pragnieniem. Ponieważ nie chodzi ci wcale o mnie, a tylko o cenę. Jesteś, jeśli chodzi o moją osobę, gotów na wszelki kompromis. Co do ceny natomiast jesteś twardy. Dlatego jest ci wszystko jedno, że utraciłam posadę w gospodzie dla panów z zamku. Jest ci wszystko jedno, że muszę opuścić również oberżę pod mostem. Nie przejmujesz się, że będę wykonywała ciężką robotę woźnej w szkole. W twoim opowiadaniu nie mogę odróżnić niekiedy zdania oberżystki od twojego własnego. Wszystko to jest wyłącznie zdanie oberżystki. Ja zaś tego tylko wysłuchałam, gdyż oberżystkę bardzo poważam. Zdarzyło się jednak po raz pierwszy w moim życiu, że jej opinię całkowicie i zupełnie potępiłam. Tak pożałowania godne wydało mi się wszystko, co mówiła, tak dalekie od zrozumienia naszego wzajemnego stosunku. Raczej przeciwieństwo tego, co mówiła, wydało mi się słuszne. Myślałam o ponurym poranku po naszej pierwszej nocy, kiedy to klęczałeś przy mnie z takim spojrzeniem, jakby wszystko było stracone. I tak potem rzeczywiście się ułożyło, że mimo największych wysiłków nie pomagałam ci, tylko przeszkadzałam. I powiedziałam sobie, że oberżystka, która wie o wszystkim na pewno o wiele lepiej ode mnie,
Widocznie chciała mnie swoimi podszeptami ochronić przed zbyt groźnymi wyrzutami mojego własnego sumienia. Był to trud podjęty w dobrej intencji, ale daremny. Moja miłość do ciebie w końcu pomogłaby mi to przetrwać i nawet ciebie pociągnęłaby naprzód. Jeśli nie tu, we wsi, to gdzie indziej. Jeden dowód swej siły już dała. Uratowała cię przed rodziną Barnabasa. Z tym się kiedyś nie zgadzałaś. Cóż się od tego czasu zmieniło? Nie wiem. Być może, że nic się nie zmieniło. Kiedy jesteś tak blisko mnie i tak spokojnie pytasz, to wierzę, że nic się nie zmieniło. W rzeczywistości jednak... No co? Mów. W rzeczywistości jednak wszystko się zmieniło. Kiedy usłyszałam twoją rozmowę z Hansem, zmiarkowałam po pewnym czasie, że przez swe pełne współczucia słowa zdobywałeś jego niełatwe do zdobycia zaufanie, by potem już bez przeszkód podążać do swego celu, który coraz bardziej stawał się zrozumiały. Celem tym była owa kobieta. Z twoich pozornie troskliwych słów przemawiał całkiem otwarcie wzgląd jedynie na twój własny interes. Oszukiwałeś tę kobietę, zanim ją jeszcze zdobyłeś. Nie tylko moją przeszłość, ale i moją przyszłość ukazałeś mi w tych swoich słowach. A przy tym przecież to jeszcze nie ja byłam oszukiwana. Nie ja, ale ta jakaś obca kobieta. Wszystko to, co mówisz, jest do pewnego stopnia słuszne. Są to jednak myśli oberżystki. Mojego wroga, choć może i zdaje ci się, że są twoje własne, co zresztą mnie uspokaja. Teraz jednak, Frido, zastanów się. Nawet gdyby wszystko było całkiem dokładnie tak, jak mówi oberżystka, byłoby to złe tylko w wypadku, gdybyś mnie nie kochała. Wtedy tylko byłoby naprawdę tak, że zdobyłem cię wyrachowaniem i chytrością, aby własnością tą wymarczyć. To tak trudno się zorientować. Na pewno nie żywiłam nieufności względem ciebie. Ale jeśli coś podobnego udzieliło mi się od oberżystki, to z radością to teraz odrzucę. I będę na kolanach prosić cię o przebaczenie. Prawdą pozostaje jednak, że wiele przede mną ukrywasz. Ciągle przychodzisz i odchodzisz. Nie wiem skąd i dokąd. Przede wszystkim, Frido, nie ukrywam przed tobą najdrobniejszej nawet rzeczy. Jakżeż ta oberżystka mnie nienawidzi i jakie czyni wysiłki, by mi ciebie odebrać, i to jakimi haniebnymi środkami. A ty, Frido, jakże jej ustępujesz, jak ustępujesz? Powiedz mi, co ja przed tobą ukrywam? O tym, że chcę dotrzeć do Klamma, wiesz. Wiesz również o tym, że nie możesz mi w tym dopomóc i że dlatego muszę starać się o to na własną rękę. Że dotychczas mi się to nie udało, sama widzisz. Czyż muszę, opowiadając o daremnych próbach, które naprawdę dosyć już mnie upokarzają, upokarzać się podwójnie? A Barnabas? Naturalnie, że na niego czekam. Przecież to posłaniec Klamma. Nie ja go na to stanowisko mianowałem. Znowu Barnabas. Nie mogę uwierzyć, żeby był dobrym posłańcem. Może i masz rację, ale jest to jedyny posłaniec, którego do mnie przysłano. Tym gorzej. Tym bardziej powinieneś się go wystrzegać. Dotychczas niestety nie dał mi do tego powodów. Przychodzi rzadko, a to, co przynosi, jest bez znaczenia. Tylko bezpośrednia styczność z Klamem może nadać temu odpowiednią wartość. Ale widzisz? Teraz już nawet Klam nie jest twoim celem. I to niepokoi mnie może najbardziej. To, że zawsze dążyłeś do Klamma poprzez moją osobę, było niedobre. Ale to, że teraz od Klamma odchodzisz, jest jeszcze o wiele gorsze. Czegoś podobnego nawet oberżystka nie przewidziała. Ona twierdzi, że moje szczęście skończyło się z dniem, w którym ostatecznie zrozumiałeś, że twoja nadzieja na Klamma była daremna. Czy dla ciebie całe twoje dawne życie tak już odeszło w cieni, że już nie pamiętasz, jak walczy się o wydźwignięcie się w górę? Zwłaszcza jeśli pochodzi się z samego dołu? Czy zapomniałaś, jak wszystko trzeba wykorzystać, co tylko rokuje jakąkolwiek nadzieję?
A owa kobieta pochodzi z zamku, sama mi to powiedziała. Cóż było prostszego, jak prosić ją o radę, a może nawet o pomoc. Jeśli obrażystka zna wszystkie przeszkody, które dzielą nas od Klamma, to owa kobieta zna zapewne drogę do niego. Drogę do Klamma? Oczywiście, że do Klamma, bo jeśli nie, to... To dokąd? Ale teraz pora, już bym poszedł po śniadanie dla nauczyciela. Czy mam napalić w piecu? Nie, sam to załatwię. Kto tam? Czy Barnabas jeszcze nie wrócił? A co? Olgi nie ma. Rąbie drzewo na podwórzu. Dlaczego jesteś taka zawsze smutna, Amalio? Czy cię coś dręczy? Czy nie możesz tego powiedzieć? Nie widziałem nigdy takiej dziewczyny wiejskiej jak ty. Czy pochodzisz z tej wsi? A niby z jakiej mam pochodzić? Poczekasz na Olgę? Nie wiem, dlaczego ci na tym zależy. Zresztą nie mogę długo zostać, gdyż w domu czeka na mnie narzeczona. Narzeczona? Coś takiego? Moja narzeczona. Ma na imię Frida. Wiesz, która to? Nie mam pojęcia. Zresztą, co może mnie to obchodzić? A czy Olga coś słyszała o tych zaręczynach? Z pewnością. Widziała już zresztą mnie razem z Fridą. Poza tym we wsi tego rodzaju wiadomości szybko się rozchodzą. Jestem pewna, że Olga nic o tym nie wie. Bardzo mnie to wszystko martwi, bo Olga jest chyba... To znaczy, zakochała się w tobie. Otwarcie o tym rzecz jasna nie mówi, bo jest z natury niezwykle skryta. Ale miłość zdradza się mimo woli. Jestem przekonany, Amalio, że to nie jest tak, że się mylisz. Co się tak tajemniczo uśmiechasz? Dzień dobry. Co tam słychać u tej twojej Fridy? Pięknie wyglądasz, Olgo. Frida, no tak, Frida jest bardzo dzielna. Założyła w szkole mimo wielu trudności pewnego rodzaju gospodarstwo. Może nas kiedyś odwiedzicie, choć wasza rodzina nie przepada za Fridą. Wszyscy o tym mówią, ale w istocie nie ma to żadnego znaczenia. Ty jednak możesz częściej do nas wstępować. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie. Zawsze możesz powiedzieć, że masz jakieś zlecenie dla Barnabasa. Mylisz się, bardzo się mylisz, że tylko pozornie czekam na Barnabasa. Doprowadzić moje sprawy z władzami do porządku to moje najwyższe, a w istocie jedyne pragnienie. Barnabas ma mi w tym pomóc. Pokładam w nim wiele nadziei. Wprawdzie już raz srodze mnie zawiódł, ale była to bardziej moja niż jego wina. Stało się to w zamieszaniu w pierwszych godzinach. Myślałem wtedy, że wszystko osiągnę jednym wieczornym spacerkiem, a gdy się okazało, że jest to niemożliwe, uznałem to za jego winę. Nawet wpłynęło to na moją opinię o waszej rodzinie, ale to już należy do przeszłości. Zdaje mi się, że was teraz lepiej rozumiem. Jesteście nawet... Co? Co nawet? Jesteście nawet, być może... poczciwsi od wszystkich innych mieszkańców tej wsi. Ale teraz, Amalio, zdumiewasz mnie tym, że zbyt nisko oceniasz, jeśli już nie służbę swego brata, to znaczenie, jakie ona ma dla mnie. Być może nie jesteś wtajemniczona w sprawy Barnabasa. Jeśli tak jest, to nawet dobrze, ale może też jesteś wtajemniczona. Nawet odnoszę takie wrażenie, że... A wtedy byłoby bardzo, bardzo źle, gdyż oznaczałoby, że twój brat mnie oszukuje. Uspokój się, wcale nie jestem wtajemniczona. Nic nie mogłoby mnie skłonić, abym się na to zgodziła. Nic. Nawet wzgląd na ciebie, dla którego zrobiłabym nie jedno. Bo jak powiedziałeś, jesteśmy przecież poczciwi. Ale sprawy mojego brata należą tylko do niego. Nie wiem o nich nic, prócz tego, co przypadkiem i mimo woli czasem o nich posłyszę.
Natomiast Olga może cię dokładnie o wszystkim powiadomić. Ona jest jego powiernicą. No. To pójdę już wydoić krowę. A ty zostań sobie z Olgą. Masz takie błękitne oczy, Olgo. Piękne. Naprawdę piękne. Podobają ci się. Tak. Czemu właściwie nazwałeś naszą Amalię poczciwą? Amalię? Wszystko można o niej powiedzieć, tylko nie to, że jest poczciwa. Ciebie, Olgo, miałem właściwie na myśli. Lecz Amalia ma taki władczy charakter, że nie tylko przywłaszcza sobie wszystko, co się w jej obecności mówi, ale nawet inni wszystko jej przypisują. To prawda. Nawet większa prawda niż myślisz. Amalia jest młodsza ode mnie i młodsza od Barnabasa, ale to ona jest w naszej rodzinie tą, która o wszystkim decyduje. Zarówno o dobrym, jak i złym. Bierze przy tym na siebie większy ciężar niż inni. Jeśli doradziłaby coś nam w naszych sprawach, z pewnością usłuchalibyśmy jej. Ale nie czyni tego, bo jesteśmy jej obcy. Jesteś przecież człowiekiem bywałym i przychodzisz z daleka. Czy nie wydała ci się nadzwyczaj mądra? Raczej wydaje mi się nadzwyczaj nieszczęśliwa. Ale jak pogodzić z waszym respektem dla niej ten fakt, że na przykład Barnabas pełni funkcję posłańca, której Amalia nie pochwala, a może nawet nią pogardza? Gdyby Barnabas wiedział, co zrobić z sobą, to rzuciłby natychmiast tę posadę posłańca, która go wcale nie zadowala. A czy nie jest wykwalifikowanym szewcem? Oczywiście. Gdyby tylko zechciał, miałby dzień i noc pracę i suty zarobek. A więc? Miałby inną pracę zamiast posady posłańca. Ale to jest przecież służba na zamku. Mimo wszystko rodzaj służby na zamku. Tak to przynajmniej należałoby rozumieć. Co? I co do tego macie wątpliwości? No, właściwie nie. Barnabas chodzi do kancelarii, obcuje z funkcjonariuszami takimi jak on, widzi z daleka poszczególnych urzędników, powierza mu się stosunkowo ważne listy, a nawet ustne zlecenia. To przecież już bardzo wiele i możemy być z tego tylko dumni, że w tak młodym wieku już tak wiele osiągnął. A czy ma własną liberię? Myślisz o jego kurtce? Nie. To Amalia mu ją uszyła, zanim został posłańcem. Ale to jest jego bolesny punkt. Miał już od dawna otrzymać wprawdzie nie liberię, gdyż na zamku liberii się już nie używa, tylko służbowe ubranie. Nawet mu je obiecano, ale pod tym względem na zamku się nie śpieszą. A najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, co taka zwłoka oznacza. Nic dokładniejszego w tej sprawie nie można będzie się dowiedzieć, chyba że po bardzo długim okresie oczekiwania. Istnieje tu u nas takie powiedzonko. Może już je słyszałeś? Urzędowe decyzje są płochliwe jak młode dziewczęta. To świetne spostrzeżenie, zwłaszcza że decyzje mogą mieć jeszcze inne cechy właściwe dziewczętom. Być może, choć właściwie nie rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć. Otóż Barnabas nie jest, rzecz jasna, urzędnikiem choćby najniższej nawet rangi i nie marzy nawet o tym, by nim zostać, ale również i wyższej rangi funkcjonariusze, których tu na wsi oczywiście wcale się nie widuje, nie mają według informacji Barnabasa ubrań służbowych. A czy to, co Barnabas robi, jest w ogóle służbą na zamku? Oczywiście, chodzi do kancelarii, ale czy te kancelarie stanowią już właściwy zamek? A nawet jeśli kancelarie do zamku należą, to czy są to te kancelarie, do których Barnabas ma wstęp? Chodzi do kancelarii, ale to przecież tylko drobna część wszystkich. Dalej są bariery, a za nimi jeszcze inne kancelarie. Nie zakazuje mu się wyraźnie wstępu dalej, ale nie może dalej iść, jeśli odnalazł już swoich przełożonych, którzy jego sprawę załatwili i odsyłają go z powrotem. Poza tym jest stale obserwowany. Pomyśl tylko, został przydzielony osobiście do Klamma
i może rozmawiać z nim twarzą w twarz. Ale czy jednak tak jest? Dajmy na to, że tak. To dlaczego Barnabas w to wątpi? Czy urzędnik, którego nazywają tam Klammem, jest nim naprawdę? Ty chyba żartujesz. Jakże można mieć wątpliwości, jak Klam wygląda? Wszyscy przecież to wiedzą. Sam go przecież widziałem. Ja Klama nigdy jeszcze nie widziałam. Przecież wiesz, Frida nie bardzo mnie lubi. I nigdy popatrzeć mi na niego nie pozwoliła. Widzieli go poszczególni ludzie ze wsi, wszyscy o nim słyszeli. Z tego, co widzieli na własne oczy z plotek i pewnych ubocznych, ale celowych fałszerstw, wytworzył się obraz Klamma, który w zasadniczych zarysach jest prawdziwy. Poza tym jest on zmienny. A to dlaczego? Podobno całkiem inaczej wygląda, kiedy przychodzi na wieś, a inaczej, kiedy ją opuszcza. Inaczej zanim napije się piwa, a inaczej potem. Inaczej, kiedy czuwa, a inaczej, kiedy śpi. Inaczej, kiedy jest sam, a inaczej, kiedy rozmawia. I co wobec tego jest całkowicie zrozumiałe? Inaczej tam, na górze, w zamku. Już w tym, co opowiadają we wsi, są wielkie różnice co do wzrostu, postawy, tuszy, zarostu. A jak wygląda jego obcowanie z Barnabasem? Zwykle wprowadza się Barnabasa do wielkiego pokoju kancelaryjnego, ale nie jest to jeszcze gabinet Klamma. Pokój ten jest przedzielony wzdłuż na dwie części przez sięgający od jednej do drugiej ściany pulpit. Jedna część jest wąska. Tak wąska, że mogą się minąć najwyżej dwie osoby. To jest pomieszczenie dla urzędników. A druga, szeroka, przeznaczona dla interesantów, widzów, służby i posłańców. Na pulpicie jedna przy drugiej leżą wielkie, otwarte księgi, a przy nich przeważnie stoją urzędnicy i coś z nich odczytują. Na froncie stoją niziutkie stoliki, przy których siedzą pisarze i jeśli któryś z urzędników tego sobie życzy, piszą pod dyktando. Barnabas ma dosyć czasu, by to wszystko obserwować, gdyż w tym pomieszczeniu dla interesantów wystaje godzinami, a niekiedy całymi dniami, zanim spojrzenie Klamma na niego padnie. I nawet kiedy Klam już na niego patrzy, Barnabas zaś stoi wyprężony na baczność, to jeszcze nic nie znaczy, gdyż Klam może się znów od niego odwrócić, by zagłębić się w księdze i zapomnieć o nim. Tak nawet często bywa. To jest zrozumiałe, gdyż jak się wydaje, jest tu za dużo funkcjonariuszy i nie każdy może codziennie otrzymać jakieś zlecenie. Na to nie macie co utyskiwać. Może i racja. Listy Barnabas otrzymuje nie bezpośrednio od Klamma, ale od jednego z pisarzy. Co? Bliżej nieokreślonego dnia, o bliżej nieokreślonej godzinie. Dlatego właśnie służba ta jest bardzo męcząca, gdyż Barnabas musi nieustannie czuwać. Pisarz przypomina sobie o jego istnieniu i kiwa na niego. Klam wcale tego nie powoduje, gdyż spokojnie czyta dalej w swojej księdze. Czasami wszakże przeciera swoje binokle, kiedy Barnabas wchodzi do pokoju i możliwe, że przy tym go spostrzega, pod warunkiem naturalnie, że bez binokli w ogóle może coś widzieć. Ale Barnabas raczej w to wątpi. Zwłaszcza, że wtedy Klam ma oczy na wpół przymknięte. Wydaje się, że śpi. Że śpi i przez sen przeciera binokle. A co z listami? Czasami mijają dnie i tygodnie, kiedy w końcu Barnabas bierze taki list i idzie, by go doręczyć adresatowi. Ale czy ktoś z naszych sąsiadów zaszedł tak daleko? Stale to Barnabasowi powtarzam. W podziwu godny sposób opowiedziałaś to wszystko, Olgo. Klam ma to na przykład wiejskiego sekretarza nazwiskiem Momus. Momus? Znasz go może? On też jest bardzo niedostępny, ale widziałam go już kilka razy. Młody, otyły pan, prawda? I przypuszczalnie wcale Klamma nie przypomina, a jednak znajdziesz we wsi ludzi, którzy przysięgną, że Momus to Klam i nikt inny. A czy na zamku musi być inaczej? Ktoś powiedział Barnabasowi, że ów urzędnik to Klam i rzeczywiście istnieje pewne podobieństwo między obydwoma. Czyż Klam z ołówkiem za uchem tłoczyłby się w ogólnym pomieszczeniu pomiędzy innymi urzędnikami?
Przecież to w najwyższym stopniu nieprawdopodobne. Widzę, że Barnabas tam na górze umiera ze strachu. Nie może więc dobrze obserwować. Mam w ręku listy od Klama. Listy te mają związek z moją pracą. Są wyraźnie do mnie adresowane, choć może nie przynoszą mi żadnych rozwiązań. Listy te, jak zaświadczyli to wójt i jego żona, są napisane własnoręcznie przez Klama i mają ich zdaniem zasadnicze znaczenie. Czy wójt sam ci to powiedział? Tak. Powtórzę to Barnabasowi. Dodam mu to otuchy. Barnabas nie potrzebuje otuchy. Możesz kogoś, kto ma oczy zawiązane, nie wiem jak zachęcać, by patrzył przez opaskę, a i tak nic nie zobaczy. Szukam ciebie od dawna. A kim ty właściwie jesteś? Nie poznajesz mnie? Jestem Jeremiasz, twój dawny pomocnik. Całkiem się zmieniłeś. To dlatego, że teraz jestem sam jeden. A gdzie jest Artur? Artur? Ten mały pieszczoszek? Opuścił służbę. Byłeś nieco za brutalny i za surowy wobec nas. Jego delikatna natura tego nie zniosła. Wrócił na zamek i wnosi skargę na ciebie. Nam? A cóż to właściwie za skarga? Że nie znasz się na żartach. Bo cóż złego uczyniliśmy? Trochę żartowaliśmy, trochę śmialiśmy się i przekomarzali z twoją narzeczoną. Zresztą wszystko zgodnie z poleceniem. Kiedy nas Galater do ciebie posłał... Cóż to znowu za Galater? Galater zastępował właśnie wtedy Klamma. Posłał nas do ciebie jako pomocników geometry. Powiedzieliśmy mu, że przecież nie znamy się na tej robocie. Twierdził, że to nic nie szkodzi, że ty nas trochę nauczysz. Powiedział, że za bardzo się wszystkim przejmujesz i że przede wszystkim to trzeba cię trochę rozweselić. No i co? Miał Galater rację? A wy wykonaliście jego polecenie? Nie wiem. W tak krótkim czasie nie było to chyba możliwe. Poza tym byłeś tak grubiański. Dlaczego od razu, kiedy do mnie przyszliście, nie mówiłeś tak szczerze jak teraz? Ponieważ wtedy byłem na służbie. A teraz już nie jestem. Artur wymówił na zamku służbę lub co najmniej toczy się dochodzenie, które nas ostatecznie od służby uwolni. Ale przecież szukasz mnie jeszcze, tak jakbyś był na służbie. Szukam cię tylko, aby uspokoić Fridę. Kiedy ją opuściłeś dla sióstr Barnabasa, czuła się bardzo nieszczęśliwa. Nie tyle z powodu utraty ciebie, ile z powodu twojej zdrady. Wprawdzie przeczuwała to już od dawna i wiele z tego powodu przecierpiała. Byłem w szkole. Frida siedziała sama w ławce szkolnej i płakała. Doszliśmy z nią do porozumienia. Zostałem pokojowym w gospodzie dla oficjalistów, a Frida będzie znowu pracowała przy szynkwasie. Dla niej tak będzie lepiej. Nie było mądrze z jej strony, że zgodziła się zostać twoją żoną. Ty również nie potrafiłeś docenić ofiary, którą chciała dla ciebie ponieść. Frida ciągle miała wątpliwości, czy nie stała ci się krzywda, że może nie chodziłeś jednak do tych Barnabasów. Poszedłem więc do nich. I wszystko widziałem przez okno. Te dziewczęta tak tańczą, jak im zagrasz. Zwłaszcza Olga. Istna dzika kotka trzyma całkowicie twoją stronę. Mówisz do mnie tak, jak gdyby było całkiem pewne, że już nigdy nie będziesz musiał się mnie bać. Postępowania nasze są w toku i ja nie skorzystałem jeszcze z moich stosunków. Zrobię to jednak na pewno. A Fridę wprawdzie mi uprowadziłeś, ale kilka zwróconych ode mnie słów do Fridy wystarczy. Wiem to dobrze, by zniszczyć tę siatkę kłamstw, w którą ją uwikłałeś. Bo tylko kłamstwa mogły zrazić Fridę do mnie.
Wcale mnie nie przerażają twoje groźby. Nie chcesz mnie przecież mieć za pomocnika. Boisz się pomocników w ogóle. Ze strachu tylko pobiłeś tego poczciwego Artura. A jednak trochę, odrobinę strachu odczuwasz, na pewno. Czy ty kochasz Fridę? Czy ja ją kocham? Jest ona dobrą, rozgarniętą dziewczyną. I była kochanką Klama. A więc zasługuje na bezwzględny szacunek. A że nieustannie mnie błagała, żebym ją uwolnił od ciebie, czemu nie miałbym jej wyświadczyć tej usługi? Zresztą tobie też nie wyrządziłem żadnej krzywdy, bo zdążyłeś się już pocieszyć z siostrami Barnabasa. Panie Geometro! Panie Geometro! Udało mi się! Co? Co ci się udało? Czy doręczyłeś Klamowi moją prośbę? Robiłem, co mogłem. Ale to było niemożliwe. Wyszedłem naprzód z szeregu. Stałem przez cały dzień, choć nikt mnie do tego nie upoważnił. Tak blisko pulpitu, że jeden z pisarzy, któremu zasłaniałem światło, nawet odsunął mnie na bok. Kiedy Klam patrzył w moją stronę, podnosiłem rękę, by zwrócić na siebie uwagę. Wyznaję to wszystko, abyś znowu nie był ze mnie niezadowolony. Cóż mi pomoże? Cóż mi może pomóc ta twoja cała pilność, Barnabasie, skoro nie miała żadnego skutku? Ale odniosłem pewien sukces. Kiedy wychodziłem już z kancelarii, zobaczyłem, jak z głębi korytarza powoli zbliża się jakiś pan. Był to Erlanger. Kto? Nie znasz go? Jeden z pierwszych sekretarzy Klamma. Malutki pan, trochę kulawy. Poznał mnie od razu. Jest znany ze swojej pamięci i znajomości ludzi. Marszczy tylko brwi i to mu wystarcza, by każdego poznać. Często nawet ludzi, których nigdy nie widział, a o których tylko czytał lub słyszał. Mnie na przykład chyba nigdy nie widział. Upewnił się, czy rzeczywiście jestem Barnabasem. A potem zaraz spytał, czy przypadkiem nie znam nowego geometry. Powiedział, że jedzie zaraz do gospody i że pragnie się z tobą rozmówić. Prosi, byś go tam natychmiast odwiedził. Będzie w pokoju numer 15. Mówi, byś tam się teraz zjawił. Ma tam kilka rozmów do przeprowadzenia i o 5 rano znowu odjedzie. To ty znowu tu jesteś. Czego właściwie ode mnie chcesz? Idź sobie do tamtych, no. Wiesz, przychodzisz właśnie od nich, łatwo to wyczuć. Jesteś znowu przy szynkwasie. Przyjęto mnie od razu do szynkwasu, chociaż wtedy nie bardzo chwalebnie opuściłam to stanowisko. Wprawdzie tym razem miałam protekcję. Oberżysta bardzo się z niej ucieszył. Tym razem musieli nawet nalegać, bym objęła to stanowisko. W końcu posadę przyjęłam. Raz już z mojego powodu ten szynkwas opuściłaś, a teraz tuż przed naszym ślubem znowu chcesz do niego wrócić? Nie będzie żadnego ślubu. Widzisz, Frido, o tej rzekomej niewierności już kilka razy mówiliśmy i zawsze w końcu musiałaś przyznać, że to tylko twoje bezpodstawne podejrzenia. Z mojej strony nic się nie zmieniło. Musiało więc coś ulec zmianie z twojej. W każdym razie wyrządzasz mi straszną krzywdę. Bo posłuchaj, jak się ma sprawa z tamtymi dziewczętami. Jedna z nich, ta brunetka, wywiera na mnie równie przykre wrażenie jak na tobie. Jest zresztą aż nadto powściągliwa. Tak, możesz ją sobie uważać za powściągliwą. Ją, tę największą bezwstydnicę. Nie wiesz, co to wierność i nie jest najważniejsze, jak się w stosunku do tych dziewcząt zachowujesz. Już samo to, że w ogóle do tej rodziny chodzisz, jest dla mnie hańbą nie do zniesienia. Sama przecież doskonale wiesz, po co tam muszę bywać. Nie przychodzi mi to łatwo, ale przezwyciężam się. Czyż to nie ja właściwie miałbym prawo robić ci wyrzuty? Nie ja? A jednak ci ich nie robię. A gdzie jest właściwie teraz Jeremiasz? Jest tu. W moim pokoju, na dole. No, proszę. A ty spodziewałeś się czegoś innego?
Leży w moim łóżku. Przeziębił się i prawie nic nie jadł. W gruncie rzeczy to wszystko twoja wina. Gdybyś nie wyganiał pomocników i nie poleciał do tamtych ludzi, moglibyśmy sobie spokojnie siedzieć teraz u nas w szkole. Wyłącznie ty zburzyłeś nasze szczęście. Czy myślisz, że Jeremiasz, póki był na służbie, odważyłby się mnie uwieść? Jeśli tak myślisz, to widocznie nie orientujesz się zupełnie w tutejszych obyczajach. Pożądał mnie, męczył się i czyhał na mnie. Nie była to tylko gra. Mnie też ciągnęło do niego. To przecież towarzysz moich dziecinnych zabaw. Bawiliśmy się wspólnie na zboczu góry zamkowej. Były to piękne czasy. Ale ty nigdy nie pytałeś o moją przeszłość. Lecz to wszystko nie było rozstrzygające, dopóki Jeremiasz był trzymany w ryzach jako służący, a ja wiedziałam, jaki jest mój obowiązek jako twojej przyszłej żony. Potem jednak wygnałeś pomocników i nawet byłeś z tego dumny, jak gdybyś przez to coś dla mnie zrobił. Wobec Artura twój plan się nie udał. On jest delikatny i nie posiada namiętności Jeremiasza, który nie cofa się przed niczym. Pan mi kazał przyjść do pańskiego pokoju. Czy zna pan Friedricha? Nie. No szkoda, bo on pana zna. Jestem jego sekretarzem. Nazywam się Birgel. Przepraszam, niestety zaszło nieporozumienie. Pomyliłem drzwi, jestem... Jestem bowiem wezwany do pana sekretarza Erlangera. Jaka szkoda, że pan pomylił drzwi. Ja bowiem raz obudzony na pewno nie będę już mógł znowu zasnąć, ale to nie powinno pana martwić. To jest moje osobiste nieszczęście. Dlaczego zresztą drzwi nie zamyka się na klucz? No, ma to oczywiście swój powód, ponieważ według starej maksymy drzwi sekretarzy powinny stać zawsze otworem. Ale tak dosłownie nie powinno się tego oczywiście rozumieć. A dokąd? Więc teraz chce się panu udać? Jest 4:00 w nocy. Każdego, do kogo chciałby pan iść, musiałby pan obudzić, a nie każdy jest do takiego zakłócenia spokoju tak przyzwyczajony jak ja i nie każdy tak cierpliwie to zniesie. Sekretarze to nerwowy ludek. No niech pan chwilkę się zatrzyma. Około 5:00 zaczynają tu wstawać, wtedy będzie pan mógł ustawić się na wezwanie. No proszę nareszcie puścić tę klamkę. No i niech pan gdzieś usiądzie. No wprawdzie nie ma tu wiele miejsca. Najlepiej będzie, gdy pan... No proszę, usiądzie na brzegu łóżka. Spędzam w nim większą część dnia. Załatwiam w nim całą korespondencję. O! I przyjmuję interesantów. Jestem bardzo znużony. No naturalnie, tu każdy jest znużony. No ja na przykład odwaliłem wczoraj niebyle jaką robotę. O, dzisiaj również. Jest całkiem wykluczone, abym teraz mógł zasnąć. Choć najłatwiej zasypiam, kiedy mam towarzystwo. Niech więc pan sobie zaśnie, panie. Bardzo proszę, panie sekretarzu, a wtedy i ja, jeśli pan oczywiście pozwoli, trochę się zdrzemy. Z tego na zamówienie niestety nie potrafię zasnąć. Jedynie w toku rozmowy. No więc jak stoi sprawa z pańskimi pomiarami? Nie wykonuję żadnej takiej roboty. I nie zostałem zatrudniony jako geometra. Wiesz, to zdumiewające. Jest pan geometrą i nie wykonuje pan prac związanych ze swoim zawodem? Czy pan z tego powodu nie cierpi? Cierpię, bardzo cierpię.
Wydaje się, że doznał pan wielu rozczarowań. Nie, powinien pan się dać odstraszyć. Nie jedna rzecz wydaje się tu być specjalnie na to nastawiona, aby odstraszyć. I kiedy ktoś pierwszy raz tu przybywa, bo przeszkody wydają się mu nie do przebycia. No nie, ja nie chcę badać, jak to się naprawdę przedstawia. Może pozory faktycznie odpowiadają rzeczywistości? No, gdy patrzę, z mojego stanowiska brak mi odpowiedniej perspektywy, by to stwierdzić. No, ale niech pan zważy, jak czasami powstają pewne okoliczności, które nie odpowiadają całokształtowi sytuacji, w których jednym słowem spojrzeniem lub oznaką zaufania można więcej osiągnąć niż trwającymi całe życie wyczerpującymi wysiłkami. Z pewnością tak jest. No oczywiście te okoliczności. Nie ma tam pana geometry? No tak. Tak jest. No to niech nareszcie do mnie przyjdzie. To Erlanger. To słyszał pan? No, niech pan zaraz do niego idzie, no bo on bardzo się już gniewa. No. Powinien już pan dawno do mnie przyjść. Chodzi o rzecz następującą. Przy Szynkwasie była dawniej niejaka Frida. Pamiętam tylko jej imię, osobiście jej nie znam i nic mnie ona nie obchodzi. Ta Frida podawała czasem piwo Klamowi. Czujemy się w obowiązku czuwać nad wygodą Klama i usuwać nawet takie przeszkody, które dla niego nie są przeszkodami, bo zresztą prawdopodobnie nie istnieją dla niego żadne przeszkody. Przeszkody to usuwamy nie ze względu na niego, ale ze względu na nas samych, na nasze sumienie i spokój. Dlatego owa Frida musi niezwłocznie wrócić do Szynkwasu. Być może właśnie przez swój powrót będzie ona przeszkadzała, to wtedy znów ją usuniemy. Na razie jednak musi koniecznie wrócić. Pan z nią żyje, jak mi wiadomo, proszę więc natychmiast spowodować jej powrót. Na uczucia osobiste nie można przy tym zważać, to się samo przez się rozumie, dlatego też nie rozwodzę się dłużej nad tą sprawą. Już i tak robię o wiele więcej niż potrzeba, kiedy panu napomykam, że jeśli pan w tej drobnostce nie zawiedzie, będzie to okazja dla pańskiej kariery nader pożyteczna. Oto wszystko, co miałem panu do powiedzenia. Rejtan, obudź się. Jestem synem burgrabiego. Wieś ta należy do zamku. Kto tu mieszka lub nocuje do pewnego stopnia w zamku. Nikomu jednak nie wolno tego uczynić bez hrabskiego zezwolenia. Pan takiego zezwolenia nie ma, albo przynajmniej dotychczas go nie okazał. Do jakiej to wsi zabłądziłem? Czy jest tu zamek? Było to słuchowisko według powieści Franza Kafki Zamek. Wystąpili: geometra K, Jarosław Gajewski,
oraz Cezary Kwieciński, Krzysztof Kołbasiuk, Mariusz Benoit, Agnieszka Suchora, Tomasz Zaliwski, Maria Seweryn, Mirosława Krajewska, Janusz Zakrzeński, Artur Janusiak, Daria Trafankowska i Łukasz Lewandowski. Przekład Krzysztofa Radziwiła i Kazimierza Truchanowskiego. Adaptacja Witolda Malesy. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyserował Janusz Kukuła.